Menedżer projektu to coraz bardziej popularna profesja na całym świecie. Czym zajmują się tacy specjaliści i jak najlepiej przygotować się do wykonywania tego ciekawego zawodu? Coraz więcej firm i instytucji pracuje metodą projektową. O powodzeniu każdego takiego przedsięwzięcia decyduje osoba, która nim zarządza – menedżer projektu. Rolą takiego specjalisty jest realizacja nietypowych, niepowtarzalnych zadań o trudnym do przewidzenia zakończeniu. W tej nowej profesji na całym świecie pracuje już ponad 30 milionów ludzi. Według danych Stowarzyszenia Project Management Polska w naszym kraju zarejestrowanych jest około 1000 certyfikowanych menedżerów projektu. W rzeczywistości zawód ten może wykonywać nawet około 1 000 000 osób. Zdaniem Stanisława Sroki, prezesa Stowarzyszenia Project Management Polska, tego typu specjaliści pracują w wielu branżach. Są wśród nich i takie, w których są oni wręcz niezbędni. Są to branże, gdzie szczególnie są właśnie takie zadania niepowtarzalne, dopasowane do warunków, więc na pewno jest to branża budowlana, na pewno jest to branża projektów informatycznych, są to branże wojskowe, bo tam właśnie powstała cała metodologia zarządzania projektami, czyli w branży kosmicznej, lotniczej, wojskowej. A można powiedzieć, że dzisiaj właściwie wszędzie, w każdym przedsiębiorstwie są jakieś zadania, są kryzysy, są sytuacje nietypowe, które wymagają podejścia zarządzania projektami. Wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu menedżera projektu zdobyć można na studiach podyplomowych z dziedziny zarządzania projektami. Oferuje m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Studia podyplomowe obejmują cały zakres zarządzania projektami. Studium podzielone jest na dwa etapy. Pierwsze, które omawia poszczególne elementy cyklu życia projektu. Od fazy inicjowania, przez definiowanie, planowanie, aż po kontrolę realizacji projektu. Drugi semestr poświęcony jest zagadnieniom przekrojowym, kierowaniu zespołem projektowym, umiejętnościom miękkim, negocjacjom, technikom prezentacji, rozwiązywaniu konfliktów, ale też skupia się na zagadnieniach twardych, stricte projektowych, jak zarządzanie jakością projektu, organizacja działalności projektowej, biura projektów czy dojrzałość. Jest też kilka światowych systemów certyfikowania kompetencji menedżerów projektów. Wszystkie są już dostępne w Polsce. Najciekawszym i najbardziej popularnym wydaje się system amerykański Project Management Institute, zakładający certyfikację na dwóch poziomach, w tym najbardziej popularny certyfikat PMP, Project Management Professional. Drugim takim systemem jest metodyka PRINCE 2. Tutaj system certyfikacji dotyczy brytyjskich standardów i również można go uzyskać w Polsce na dwóch poziomach Foundation i Practitioner. Trzecim systemem, który globalnie certyfikuje kompetencje, jest system IPMA, czyli International Project Management Association, działający w Polsce przez Stowarzyszenie Project Management Polska, budujący czterostopniowy system certyfikacji. Stowarzyszenie Project Management Polska rozpoczęło właśnie realizację współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Wsparcie firm w kształceniu certyfikowanych menedżerów projektów. Skierowany on jest do kadry zarządzającej i pracowników małych i średnich firm. Jego uczestnicy wezmą udział w 15-dniowych szkoleniach. Po ich zakończeniu będą mogli zdać egzamin, który pozwoli im otrzymać certyfikat wydawany przez stowarzyszenie. Taki certyfikat potwierdza teoretyczną wiedzę, szeroką wiedzę i kompetencje osoby, która go otrzymała. I umożliwia większe szanse, daje większe szanse takiej osobie na rynku pracy przy ubieganiu się o pracę, a firmie, która takiego pracownika posiada, daje większe szanse na otrzymanie zleceń na projekty oraz na zdobycie wniosków o dofinansowanie projektów. W projekcie, który potrwa do końca 2010 roku, przeszkolonych zostanie 600 osób z województw pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Rekrutacja trwa. Dokumenty i informacje o projekcie są dostępne na stronie www.efs-spmp.org.pl. Do osób zainteresowanych wykonywaniem w przyszłości zawodu menedżera projektów skierowany jest natomiast konkurs Young Project Management Program. Ma na celu wyłonienie spośród studentów osób szczególnie zorientowanych na dziedzinę zarządzania projektami. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy studenci studiów wyższych, a także absolwenci do 2 lat po ukończeniu studiów. Uczestnictwo w konkursie umożliwia studentom odbycie płatnych praktyk lub stażu
w renomowanych firmach polskich i zagranicznych, zarządzanych projektowo, na stanowisku asystenta kierownika projektu. Menedżerowie projektu są zatrudniani również do realizacji dużych unijnych przedsięwzięć. Pani Kamila koordynowała jeden z projektów inicjatywy wspólnotowej Equal. Jej zdaniem to doświadczenie pomogło jej zrozumieć istotę zarządzania projektem. W tym projekcie zaczęłam pracować jako asystentka, pisałam go, współtworzyłam, później zarządzałam nim. Było to po prostu nauczenie się tak naprawdę wszystkiego. Znaczy tym, co mi się wydaje najważniejsze w zarządzaniu projektem, to umiejętność porozumienia się z ludźmi. I tutaj mam na myśli i współpracowników, i osoby podległe koordynatorowi, ale też beneficjentów projektu. Tak naprawdę wydaje mi się, że najważniejsze jest dobre zbudowanie zespołu projektowego. Jak to się uda, to generalnie cała reszta idzie już dobrze. Zajrzyjmy teraz do portfeli menedżerów. Ich pensje uzależne są od wielkości projektu, którym zarządzają. Oczywiście podlegają negocjacji. Zarobki na świecie project managerów kształtują się powyżej 80 tysięcy euro miesięcznie. Do tego dochodzi oczywiście samochód, dochodzą inne świadczenia związane z pobytem poza miejscem pracy, bo miejscem pracy project managera nie jest przeważnie firma, ale jest to budowa, jest to zagranica, są to miejsca poza miejscem zamieszkania. W Polsce minimum dla średniej klasy menedżera projektu to 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wysokim zarobkom towarzyszy jednak jeszcze większa odpowiedzialność. Niepowodzenie projektu, którym zarządzają, może bowiem być bardzo dotkliwe dla firmy, która ich do tego zadania wynajęła.